Dajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na obiecanego QA. Ja obiecałem na 70 tysięcy subów, a u mnie słowo droższe pieniędzy. Słuchajcie, coś niesamowitego. Przyszło prawie tysiąc pytań. Mózg rozwalony. Co prawda, mm, połowa to są pato pytania, ale i na nie odpowiem. Słuchajcie, w ogóle nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś będzie miał do mnie tyle Pytań? Ja nie mam pytań. Yy, szybko zajawię, słuchajcie, są pytania, no trochę jest od czapy, trochę jest o Mavenów, zaraz Wam o nich opowiem, o Fame MMA, czy się tam wybieram walczyć, no, zobaczycie. Oczywiście obiecana historia, yy, jak prawie straciłem yy, rękę, czyli historia kciuka, yy, jakieś kwestie prywatne, Mm, no o, oczywiście, czy czuje się bardziej łysy, czy, czy kudłaty i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy! Bez już dalszych wstępów. Najwięcej Waszych serduszek zdobyło pytanie szwagrowskiego, czy lubi Pan maczać końcówkę pizzy w sosie? W ogóle pierwsze słyszę, żeby ktoś maczał, końcówkę pizzy w sosie, w jakim niby sosie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. To jakaś jest, yy, nie gniewajcie się, ale pato pizza, jedzenie pato pizzy. Yy, Pizza jest produktem doskonałym. Nie psujmy jej maczaniem w sosach. Yy. Moja ulubiona pizza, gdyby ktoś pytał, to z anchois, kaparami. Ona się czasami nazywa napolitańska, czasami marinara. Ostrzegam, że strasznie się po niej chce pić, ale anchois, rybki, i tak dalej to lubię najbardziej. A propos pizzy, nie mam, nie mam jakichś specjalnych anegdot, ale wyobraźcie sobie, jeden z najdziwniejszych wywiadów, jakie zrobiłem w życiu. Właściwie nawet nie tyle wywiadów, wywiad był normalny, tak? tylko okoliczności. Wyobraźcie sobie, z gołym facetem, to jeszcze wielkim, całym w, w bliznach i to jeszcze legendą sportu. Otóż był to nagi. Martin Broder, bramkarz reprezentacji Kanady w hokeja, mistrz NHL, zdobywca Pucharu Stanleya, chyba trzykrotnie z New Jersey Devils, legenda New Jersey Devils, trzykrotny, tak, zdobywca Pucharu Stanleya, 21 lat tam spędził, Hall of Fame w ogóle i to było w szatni New Jersey Devils, bo dziennikarze sobie mogą wejść e, e, do szatni, e, owszem. I e, do tej szatni mnie wprowadził Mariusz Czerkawski. Byłem raz w życiu na meczu NHL i mówię do Mariusza, on mnie właśnie wprowadził w Nowym Jorku, bo jego, on grał w drużynie New, Jersey, nie, New York Islanders. Grali z mistrzem wtedy aktualnym NHL New Jersey Daily, z takie derby New Jersey-Nowy Jork. On był kontuzjowany, pokazał mi cały NHL od kulis, mecz i tak dalej, i tak dalej. Między innymi wprowadził mnie do szatni, no i staje, a tutaj w tej szatni same golasy, a przed tymi golasami pizze wielkości koła od traktora, naprawdę, nie widziałem nigdy czegoś takiego i wszyscy po, po tym wysiłku yy, wsuwali. Ja też dostałem slajsik taki, że ten slajsik potem przez cały dzień nie musiałem następnie nic jeść, bo po prostu wielkości naszej pizzy, tak, jeden taki mały slajsik. I Martin Broder udzielał wywiadu, stojąc tu ja trzymałem dyktafon. Goły wielki facet. Trochę się czułem niekomfortowo, muszę przyznać. Ale na przykład mój kolega kiedyś zrobił wywiad z innym wielkim e, hokeistą, który grał zresztą w New York Rangers, z tego co pamiętam, Jaromirem Jagrem pod prysznicem. Jak Jagr, Jagr powiedział: Dobra, udzielę ci wywiadu, nie mam czasu, chodź, idę wziąć prysznic. Ten ubrany w, w garniaku poszedł z dyktafonem. Jagr brał prysznic, ten stał, tylko bronił dyktafon, żeby mu się. Nie zamknął. Także taka anegdota. A propos, a propos pizzy, wtedy zrobiłem też wywiad z Brianem Rafalskim, też zawodnikiem New Jersey Davis. Bardzo jednorazowe, ale ciekawe doświadczenie. W NHL. Wiktor Piskulak pyta, czy interesuje się pan sportami walki? Oczywiście, że tak. Boks, ma. Wiadomo. Chciałby pan kiedyś zawalczyć na Fame MMA? Może z Romkiem Kołtoniem opas pas największego pasjonata futbolu albo z Przemkiem Rudzkim o pas redaktora naczelnego PS? Tuptusiowy Benek też o to pyta. Zresztą i więcej było tych to pytań i co jakiś czas się w ogóle poda, po, pojawiają te pytania, więc dlatego na to odpowiem. Jest pan youtuberem? Tuptusiowy Benek pisze. To może walka na Fame MMA na przykład z panem... Rudzkim. znaczy z Przemkiem ludzkim na pewno nie, bo po prostu za bardzo go lubię. No nie, nie umiałbym go tam, prawda? I to no no ja. Z Przemkiem Rudzkim z tym chodzimy w innej kategorii, ale z Romkiem Kołtoniem słuchajcie, on po pierwsze jest w moim wieku. Zdaje mi się, że jest ten starszy o rok od rąka. Jesteśmy mniej więcej podobnej, podobnego wzrostu, polownej budowy ciała, no bo to yy, no bo to słuchajcie. Nie wykluczam, nie wykluczam, ale takiej, gdy, gdybym dostał propozycję. Ale od razu Wam chcę powiedzieć, nie zrobiłbym tego dla pieniędzy, no bo za bardzo cenię swoje zdrowie, wcale tych pieniędzy nie potrzebuję. Ile, jaka to by w ogóle była garza, jak sobie wyobrażacie, ile za to można wyciągnąć? Znaczy, jeżeli byłby jakiś fajny cel charytatywny, że dobra, dajecie, my na to, na przykład, żeby kogoś uratować, kupić coś, akurat na przykład założyłem niedawno zrzutkę na wózek, inwalidzki dla wybitnej polskiej paraolimpiki Doroty Bucław. Jest na zrzutka.pl, można znaleźć. Dziewczyna chce wystartować na Igrzyskach w Tokio. Nie ma wózka, podpadały jej koła od wózka, rama się wygieła i tak dalej, no, tak dalej. To jest wózek, ona jest, ma czterokończynowe porażenie e, mózgowe, e, więc, więc, więc nawet nie chwyci je z stołową, musi sobie przywiązywać bandażem rakietkę drąg. No więc jakiś szczytny cel, i tu mógłbym się poświęcić, no bo słuchajcie, jednak zdrowia nie zyskam tam w tym, w klatce, tak? Ale chcę nam powiedzieć, że ja już to kiedyś zrobiłem. Co prawda, nie MMA, ale wystąpiłem w walce bokserskiej na gali białych kołnierzyków, na cel charytatywny, na fundację Ewy Błaszczyk, yy, a kogo? Czyli yy, klinika wybudzająca dzieciaki ze śpiączki, wielo, wieloletniej czasami. I wyobraźcie sobie, zrobiłem to e, moim rywalem. Przyznam szczerze, że chyba nie w mojej kategorii wagowej, ale zacięty był Tomasz Jachimek. Kojarzycie gościa? To jest satyryk i on wtedy też publikował na, na Onecie szkło kontaktowe i tak dalej, znany satyryk, fajny gość, lubię go, miałem problem, słuchajcie, żeby go uderzyć, no bo y, jestem taki, że jestem raczej osobą pozytywną, a tutaj wiecie, no jednak my w hełmach, zresztą najlepiej zobaczcie, bo nie, nie vlog, ale mam materiał, zapis tej walki, słuchajcie... Wyobraźcie sobie, to był, to, był, to był 2016 rok, Stadion Narodowy, oczywiście nie na głównej płycie, tylko tam we, we wnętrzu, ring, My, ja przez trzy miesiące Grzegorz skrzecz, olimpijczyk mnie przygotowywał, ja, ja, ja co prawda umiałem tylko mm, prawy, prawy, lewy, ale praca nóg i tak dalej, waliłem worek i tak dalej i yy, yy, chodziłem do niego chyba ze trzy razy w tygodniu, no i, yy, yy, Jachimek też był przygotowany, więc słuchajcie, to nie to, że tam, a, to jutro wyjdę i tak dalej. To był naprawdę katorga i yy, yy, chcę Wam powiedzieć, że w ogóle yy, tam było takie grono celebrytów, które się przygotowały do tej walki i na treningu sparowałem, ale tylko tak yy, bez rękawic, tylko tak na ręce z, ze znanym yy, aktorem, zresztą też za, z roli bokserskich, Erikiem Luboszem. Kojarzycie go? Zobaczcie zdjęcie. Erik jest dusza człowiek i y, jest dorany przyłóż, fajny bardzo kompan, ale jak wchodzi na ring, słuchajcie, jak jeszcze spojrzy na Ciebie z, tym, z tą wściekłością, to ja w ogóle chciałem uciekać stamtąd, tak? Oddać, y, oddać wszystko, bierz wszystko, co mam, tylko oszczędź, tak? No i żeśmy tam y, sparowali, więc ja byłem przygotowany, słuchajcie, i tutaj mógłbym się do takiej walki z rąkiem czy z kimś innym, byle w mojej kategorii y, wagowej, wiekowej, y, przygotować. Zobaczcie tą walkę, jak ona wyglądała. Y, powiem tylko, że skończyła się chyba, chyba y, remisem. Tak, tak, remisem, a znaczy y, na pewno się skończyła remisem, ale mówię, że to był werdykt sprawiedliwy, nie, nie apelowałem specjalnie. Przymę postawę taką trochę na, na prawą nogę. Y, odchylony, zostawiam y, lewy prosty, no i właśnie. To jest strategia lewego prostego. Matematycznie i tak po ludzku to bardzo łatwo brzmi, co to jest 3 razy 2 minuty, ale zachęcam wszystkich śmiałków, proszę tam stanąć i poskakać jeszcze z tak wymagającym przeciwnikiem jak Michał Boś. No to nie, to rzeczywiście jestem już parę ładnych chwil i do tej pory dochodzę do siebie. W momencie kiedy sam oberwałem, to już się skończyły wyrzuty sumienia, no już zaczęła, zaczęła się walka. Tylko gdy potrzebowałem więcej sił, miałem ich za mało, żeby tak skakać po, 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 po ringu, ale też widziałem, że rywala to skakanie. Yy, yy, zmęczyło. Jak się umawialiśmy, że będzie zabawa, to z dwóch stron ta zabawa przestała istnieć w trzeciej sekundzie pojedynku. I zaczęliśmy się tam miło, sympatycznie bić po koleżeńsku. Uściskaliśmy się po walce. Wielkie uznanie dla Michała za umiejętności bokserskie. Naprawdę świetnie trzymał gardę. Kontrował w niespodziewanych momentach. O to chodzi. Proszę, przypuszczam, że ta walka w moim wykonaniu by wyglądała zupełnie inaczej, gdyby to był anonimowy przeciwnik, a nie kogoś, kogo lubię prywatnie i z nami. No, to jednak trochę było dziwne dla mnie, ale i parę razy, no jednak tam parę lewych prostych wyprowadziłem, sam pa parę e, razy oberwałem, poczułem, e, więc e, myślę, że remis chyba sprawiedliwy. Tak to wyglądało, moi drodzy, poskarżę Wam się tylko, że był jeden fail, bo każdy z nas mógł wybrać sobie muzykę, taką na wejście, prawda, Hostesa wprowadza, światła, tam w ogóle... Taki był tłum, każdy coś krzyczał na tym ringu, to w ogóle było szaleństwo. W ogóle mordercze chcieli zabić i tak dalej, i tak dalej. Tu mój trener mi coś krzyczał i mówił. Także to, to, to był amok. Dłużyło mi się trzy minuty, trwała runda. A ja mam wrażenie, że jestem już pół godziny, już nie mam siły tych rąk do góry podnosić. A słyszę, jak, jak, jak mój coach krzyczy: Jeszcze 45 sekund, wytrzymaj jakie? Jeszcze 45 sekund, jestem tutaj już pół godziny. Co wy ode mnie chcecie? Ale fail polegał na tym, że każdy mógł sobie wybrać muzykę, ja też wybrałem, przy której wchodzisz, taki power, żeby dodała. Ja wybrałem sobie tą, która, nie wiem, czy kojarzycie na, e, w hali Chicago Bulls. Taka. Taka bardzo motywująca, jak, jak wyczytywali. Yeah wyczytywaliena with number 23 Michael Jordan, i tak, tak, tak Taka super. I oni wzięli tą muzykę, tylko puścili od, ze środka. W ogóle nie ten początek taki motywujący, jak jakiś ja wychodzę, co to w ogóle jest. Ja nawet nie wiedziałem, że ta, że ta piosenka ma taki ciąg dalszy, bo, bo znałem tylko ten początek. No nieważne, bo to fajne doświadczenie, ale. Ciężkie, słuchajcie, nie wiem, dziewięć, dziewięć minut w ringu, a miałem wrażenie, że spędziłem tam tydzień. Yy, no i naprawdę yy, trudne było to, żeby w końcu yy, tego yy, Tomka Jachimka uderzyć. On jeszcze był synem takim małym, więc tam ta, ta, coś tam, a czy nie zrobi pan krzywdy tacie? Ja mówię, nie, co ty, my się tu robimy. mówimy... On, on mówi, Saj może się umówmy tak, że jak w, w, w filmie Czeli Czepina ja będę y, y, uciekał y, po ringu, ale, ale ten ring okazał się taki mały, że nie było gdzie uciekać, tak, że on zawsze był na wyciągnięcie. No ja tam coś, ale słuchajcie, okazało się, że byliśmy w kaskach. Ja, ja oberwałem parę razy od Tomka. Myślę sobie, no nie no, walczymy, tak, no i tam potem, słuchajcie, no niestety, tam parę razy zagrałem, nie że poniżej pasa, ale w, w nery zdarzyło mi się, bo on uciekał, a ja jeszcze tam bycie... Rozbiłem mu wargę i nagle patrzę, a on tu leci mu krew, także słuchajcie, nawet krew na ringu, także yy, jeśli by taka walka została zorganizowana, to to czemu nie? Jak mówię, jestem już po pierwszym kroku bokserskim. Tu jest MMA, więc jestem zupełnie zielony, jeśli chodzi o parter, ale może udałoby się załatwić w stójce, prawda? Yy, rozstrzygnąć tą Walkę. Więc, jeżeli znajdziecie mi dobrego partnera, rywala, to i dobry, szczytny cel. Nie mówię. Nie mówię nie. Słuchajcie, yy, Mitotek i Efson. Yy, czy opowie Pan historię o tym, jak mógł Pan stracić rękę? Yy, Efson też domaga się historia kciuka. Chodzi oczywiście o ten kciuk, tak, który jest. Krzywy. Nie mam tu stawu, słuchajcie. Nie mogę tak zrobić, bo nie mam, bo nie mam czym. Zeżarło, tak? I zobaczcie, yy, czy opowie Pan historię o tym, jak mógł Pan stracić rękę? Pytam i Totek. A Lajazon Dangerous, mój ulubiony, jeden z moich ulubionych yy, widzów na, yy, na, na liveach, odpowiada: A ja doskonale wiem, jak Pan Michał Pol o mało co nie stracił ręki. Otóż w młodości była pewna dziewczyna, za którą był gotów. Dać sobie uciąć rękę i, i by kur... nie miał ręki. No. Więc nie było to do końca tak, dlatego że miałem 4 lata, słuchajcie, miałem 4 lata, głęboki PRL i włożyłem palec w zawiasy. Poszliśmy z babcią do apteki, zresztą w ogóle mieszkam 10, nie, co ja mówię, 10, minutę, minutę na piechotę od tej apteki, dzisiaj na międzynarodowej. Apteka zawsze ma pancerne drzwi. No i tam babcia coś kupowała, a ja tak stałem i niechcący włożyłem palec z drzwi. I niestety ktoś zamknął drzwi, łamiąc mi ten rzekciuk. Ale to jeszcze byłoby pół biedy, choć oczywiście bolało. Podobno skakałem tam na jednej nodze w tej aptece. No do szpitala, w szpitalu gips, po łokieć. No a ja, a ja płaczę i płaczę, płaczę i płaczę. Mama na drugi czy trzeci dzień poszła ze mną do szpitala i mówi, no... Słuchajcie, może ten gips zaciasny, bo ten mały cały czas płacze. A tam powiedzieli: histeryk, i bardzo dobrze, gdzie pchał paluch, niech płacze, niech i tam dziękujemy, tak, do widzenia. No dobra, ale ja, ale ja cały czas płaczę, więc do innego szpitala, już nie będę podawał nazw tych szpitali, one cały czas funkcjonują w Warszawie. I mówią, mówi mama: no nie, no może załóżcie jeszcze raz, no dobrzy ludzie. No więc dobra, no kobita tutaj, matka, wiadomo, dobra, rozcieli. I patrzą i mówią: Proszę pani, dobrze, że pani przyszła, bo tu się wdał gronkowiec złocisty, ręka spuchnięta od ropy w ogóle jest, i mówią: Idzie niestety ten gronkowiec, idzie, idzie, jeszcze tydzień, i byśmy musieli uciąć rękę do łokcia. Ale ponieważ pani przyszła dzisiaj, no to uda się uratować. Przed ramię i ciachniemy tylko dłoń. Chłopak zostaje, proszę tutaj na salę, bierzemy operację jak najszybciej. Miałem, nie no, jak to? Ob Chcecie obciąć mojemu dziecku prawą dłoń? No i, i, i zabrała mnie z tego szpitala, nie pozwoliła. I słuchajcie, ponieważ jak wam wspomniałem, mam ciocie w Londynie, tu załatwianie PRL, paszport, w ogóle mieliśmy ten paszport bardzo długo, bo z moim ojcem poleciałem, e, nie, nie poje... Gdzie poleciałem, nie było nas stać na samolot. Pojechaliśmy pociągiem, promem do, do Anglii na jeden paszport. Miałem taki paszport, na którym byłem na zdjęciu statą. Pamiętam, że on bardzo długo był. Jednorazowo został właśnie wtedy użyty. I udało się znaleźć klinikę w Londynie, gdzie oni w ogóle powiedzieli, że. U nich nie ma już takich przypadków, bo szpitale są septyczne, czyste i tak dalej. Nikt nie ma już takich zakażeń. Od II wojny światowej oni potraktowali mnie jako interesujący przypadek i za darmo zgodzili się tą rękę uratować. Ja spędziłem pół roku w Anglii, chodziłem do przedszkola i właśnie słuchajcie. Jest bardzo śmieszna opowieść taka, którą w rodzinie stare ciotki właśnie opowiadają, że tam, tam jak to, bo mnie jakby mały mówiono do mnie per misiu. I tak moja mama dalej tak do mnie mówi. Co misiu, misiu, jak? Do, co z nim zrobić? Do, do, do przedszkola? No ale przecież nie zna angielskiego, słuchajcie. No to co on w tym przedszkolu? No ale dobra, no dzieci, coś pójdzie, gdzieś tam będzie bawił jakimiś tymi klockami, prawda? Ręka tutaj... W... Aha, bo pierwsza rzecz, Anglicy kazali zdjąć gips, tak? No i ratowali, ale generalnie chodziłem do przedszkola, gdzie byłem jedynym Polakiem. Dzisiaj pewnie... W przedszkolach w Londynie jest większość młodych Polaków, ale wtedy byłem jedyny. No i, no i tak, mm, jakaś tam szesnasta, ciotka, ojciec przychodzą mnie odebrać. No jak on tam tutaj, jak on to zniósł ten dzień, czy sobie poradził. A tam pani. Dyrektor mówi: A jak sobie poradził? No, zobaczcie. I, i opowiada: e, tata, tata już nie żyje, ale ciotka do dzisiaj opowiada, że my wchodzimy, a tam na podwórku ty ubrany jesteś w jakiś płaszcz, jakiś hełm plastikowy na głowie, i masz drewniany, e, drewniany miecz w ręku, i krzyczysz po polsku: Za mną rycerze! I gdzieś tam. A tutaj cała gromada kolorowych dzieci za tobą biegnie, no bo za mną rycerze, mimo że. No w każdym razie to mi dało dobrze ten pobyt. Oczywiście ja miałem wtedy 4-5 lat, więc ja szczerze mówiąc niewiele już pamiętam. W ogóle nic nie pamiętam. Ale podobno wróciłem do Polski i mówiłem, przez. Kolejne pół roku tylko po angielsku. Babcie były załamane, to my z własnym wnukiem się już nie dogadamy, bo tam śpiewałem piosenki, tak, tak, Niestety wyparowała ta znajomość angielskiego i akcentu, zwłaszcza brytyjskiego. Nie musiałem zaczynać od nowa, więc taka jest historia. Kciuka jeszcze tylko dodam, że no, gronkowiec zeżar staw i jego tutaj nie ma. I wyobraźcie sobie, że w tym szpitalu powiedzieli, jak skończysz 21 lat, przyjedź. I ci go naprostujemy, żebyś, prawda? No nie, miał, nie miał tego kciuka krzywego, prawda? Ale ja y, w międzyczasie już dorosłem. Kciuk mi nigdy nie przeszkadzał w niczym. Y, stałem na bramce, więc jakby y, nic, nic mi to ni, ni, nie przeszkadzało. Mało tego, w paszporcie y, to był. PRL. Tak, więc jak dostałem swój pierwszy paszport i właśnie zacząłem wyjeżdżać do ciotki na kursy językowe do Anglii w czasach licealnych, to wyobraźcie sobie, że wpisano mi jako znak szczególny, sz znaki szczególne jest taka rubryka w paszporcie, nie wiem, czy do dzisiaj, ale wtedy wpisano mi znak szczególny, zniekształcenie prawej kończyny górnej. Brzmi, jakbym miał hak co najmniej zamiast ręki, prawda? A tu tylko palec. No i y, był taki wpis i ja już wiedziałem, że ci wszyscy celnicy czy tam strażnicy na, na, na granicy zawsze byli strasznie ciekawi. No wiesz, można się napatrzeć, prawda? Jakaś nieszczęście ludzkie, zniekształcenie ko kończyny, co gość ma, płetwę może. A ja zawsze na granicy, ręka w kieszeni, a tutaj wchodzi, wchodzi tam właśnie jakiś tam w i ja daję paszport, proszę bardzo, on tutaj. Pokażcie ręce, proszę wyciągnąć rękę z kieszeni, więc ja wyciągałem zawsze tak do dołu, do, do, żeby tego palca nie było widać. Otwórzcie, pokażcie, zawsze tak grałem z tymi, tymi no bo chcieli się za, napatrzyć, tak, tak, tak Natomiast nigdy nie miałem problemu i uznałem, że nie będę naprostowywał. Miałem taką historię cudowną, bo wyobraźcie sobie, ile takich dzieciaków na moim miejscu nie miało tego szczęścia, że szybko załatwiono im transport do Wielkiej Brytanii, do porządnego szpitala. Ile ludzi potraciło rękę, nogę albo po prostu zeszło tak? zarażone w szpitalach gromkowcem złocistym czy, czy czymś jeszcze innym. Więc sami widzicie, jakie miałem. Szczęście. Słuchajcie, są pytania, i ja generalnie, jakby nie opowiadam o swojej sytuacji rodzinnej, ale teraz Wam tutaj opowiedziałem. Już wiecie, że mam ciocie w Londynie. Jest dużo pytań o moje życie prywatne. No to raz zrobię taki coming out. Adrian Goszka i zresztą wiele osób, Joskin 2, pytają, czy masz życie prywatne? Czasami mam wrażenie, że pracujesz 24 godziny na dobę. Dzieciaczki, jaka śluba, czy oddałeś się w 100% pasji? Pyta Adrian, goszka, a Joskin, czy ma pan dzieci? Jeśli tak, to w jakim wieku? I czy interesują się piłką nożną i innymi, sp czy sportami jak pan? Mam dwójkę dzieci, syn jest na studiach, studiuje informatykę, córka właśnie zdała maturę, moi dzieci się w ogóle nie interesują sportem. To znaczy, mój syn trenuje tekwondo i wkrótce zrobi czarny pas i jakby sporty walki go interesują, więc właśnie jeszcze do niego pójdę na fame. MMA, niech mnie nauczy jakiś tam, bo ja zawsze chodzę na jego egzaminy, tam skaczę na dwa metry, rozbija dechy, to mm, może tak nie skoczę, tak, ale może jakiś tam, jakiś tam tych z tekwondo coś, coś mi e, poleci. Natomiast piłka nożna, pamiętam, że kiedyś, już nie pamiętam, chyba to było... No, czasy chyba to było euro 2004 I, i wróciłem i opowiadam tutaj, słuchaj, piłka nożna finał, to, śmoc, czy to był, czy to był 2006 rok, rok i wróciłem z mundialu, z mundialu. W, w Niemczech i opowiadam synowi, słuchaj, bo tutaj Zidane, głową, a tu Włosi wygrali. Tam przywiozłem mu koszulkę z jego imieniem, e, chyba reprezentacji Włoch, właśnie, prawda? A tu opowiadam, że tutaj Del Piero, a ja tutaj z nim stałem i przez chwilę rozmawiałem. A mój syn mi zadał tylko, który był wtedy oczywiście malutki, zadał mi tylko pytanie, a z Davidem Beckhamem rozmawiałeś? Bo to był tylko jedyny piłkarz, jakiego on kojarzył. Ja Mówi, no. Akurat z Davidem i wtedy widziałem taki, taki cień na jego twarzy. Eee, tu gadasz, rzucasz jakieś nazwiska, prawda? Jakiś tam Del Piero, Francesco Totti, Zinedine Zidane, tam Raul bo jeszcze grał w reprezentacji Hiszpanii. Andrii Szewczenko, wtedy śmieszny wywiad z Andriem Szewczenką zrobiłem, który, yy, no słuchajcie, całą moją rosyjską wiedzę w. Włożyłem w pytanie po meczu, zresztą najgorszym, jeden z najgorszych mundialowych, jakie widziałem. Ukraina, e, Ukraina Szwajcaria, 0-0, 90 minut 0-0, dogrywka 0-0, strzałów na którąkolwiek bramkę, rzuty karne. No i do tego Andrija mówię, no bo to był 2006 rok i Polska z Ukrainą wtedy walczyła o euro. 2012. i Mówię, chciałem powiedzieć, skarżycie, pażałusta, Andrii. I zacząłem formułować pytanie po rosyjsku. Na co wszyscy ukraińscy dziennikarze zaczęli się śmiać, a Andrii Szewczenko mówi do mnie po polsku. Pytaj po polsku. Zrozumiem, że <grym> już nie, nie. Nie, nie, nikt nie zrozumiał, o co, mi na, na, o co mi chodziło, kiedy ja. Także mam nadzieję, że moja m, pani od Rosyjskiego nie widzi e, tego e, QA, bo bo po prostu e, się załamała. I, e, a jeśli chodzi o, o, o inne jakieś takie kwestie, bo tutaj ktoś mnie też pytał: Nie, akurat w tym QA, czy można się umówić z moją córką. To do mojej córki, prawda? Ja nie będę tutaj pośredniczył, ale uważam, że y, przynajmniej z, z osób, które tutaj bywają, że fajnie by było mieć... Znaczy uważam, że jak kiedyś zostanę y, teściem, oby to było jak najpóźniej, prawda? Nie śpieszy mi się, ale będę chyba fajnym takim teściem, tak? Coś mi się tak y, wydaje. Kto uważa, że będę dobrym teściem i chciałby mieć takiego teścia? Łapka w górę. <noise> No co? Mm... Top Kek pyta, czy czuję się bardziej łysy czy kudłaty. Słuchajcie, yy, ja w ogóle się nie czuję łysy, no co? Mm... Ale też nie czuję się kudłaty, prawda? Znaczy, ja sobie w ogóle nie stawiam takiego pytania. Mieszko S pyta, Panie Michale, czy nie kusiło Pana zrobić sobie przeszczep włosów? Czy jednak obecny Pański wizerunek jest zbyt charakterystyczny i bałby się Pan cokolwiek zmieniać? Pozdrowienia z Aleksandrówki. Dziękuję, mieszko, ale znaczy, nie no, y, to nie jest tak, że ja tutaj kalkuluję. Ja dostałem propozycję od kliniki, która tam za niewielką opłatą mi chciała zrobić przeszczep. Ale ja nie uznałem, że to jest potrzebne. Nie dlatego, że mam wizerunek, prawda, y, Łysego z włosami. Jest jeszcze paru takich, nie jestem wcale jedynym z krajem, jest w kraju, jest Jerzy Kryszak i jeszcze tam paru by się dało znaleźć. Ja po prostu uważam, że nie ma co walczyć z naturą. Był czas kiedy miałem włosy, niestety to był czas krótki, a teraz jest czas, kiedy jest ich mniej, ale ciągle jeszcze tutaj są. Po pierwsze jeszcze są, a po drugie słuchajcie, szkoda na to czasu zachodu. Poza tym mamy bekę, prawda? Zawsze to łączy. Mnie to śmieszy, że powstają memy. W ogóle pierwszy raz, pamiętacie, był taki serwis Mistrzowie.org. I nagle ja trafiłem na Mistrzów. W ogóle to było tak szokujące potem na demotywatory i tak dalej, tak dalej. Jest to zabawne, nie mam zamiaru z tym walczyć. Poza tym, taka jest prawda ekranu, taka jest prawda, że tak powiem, fryzury. I a, ale ponieważ czas nas goni i nie zdążę odpowiedzieć na wszystkie pytania, to w kolejnych, nie wiem czy Asia Mysz przypadkiem, czy to nie była ona, albo ktoś, słuchajcie, tych pytań mam po prostu przemilion. Gdzieś tutaj to było takie pytanie. Czy jak wyglądała moja fryzura w yy, dzieciństwie? I pokażę Wam, i to będą szokujące zdjęcia. Nigdy tego nie zrobiłem, bo yy, wyobraźcie sobie, że jak zaniosłem zdjęcie yy, do dowodu osobistego, pierwszy dowód, to w urzędzie mi powiedzieli, Nie no, czy Pan zwariował? Z taką fryzurą nie przyjmiemy tego zdjęcia. Tak wyglądałem niestety. Zajawię tylko, że yy, stylizowałem się na Roberta Smitha z. The Cure, to był w liceum mój ulubiony zespół I, mm, i odrzucono, musiałem pójść jeszcze raz do fotografa, nie było wtedy żadnych żelów, tak, woda z cukrem, zaczes do tyłu i pokażę Wam te zdjęcia, no bo, no bo co, taka była prawda, że tak powiem, czasu, pra, prawda, czasu, prawda, ekranu, ale to, Kolejnym qnt bo tutaj nie chcę też, żeby to trwało w nieskończoność, bo tym ich jeszcze nie przygotowałem, muszę yy, znaleźć. Zobaczcie, jakie fajne pytanie zadał Kajub of Sky. Krótko o każdym Mayvenie, czyli jak pan poznał Mateusza Borka, a jak Dariusza Szpakowskiego, Przemka Rudzkiego i Tomka Smokowskiego, i po jednej anegdocie o każdym poproszę, pozdrawiam i czekam z niecierpliwością. <noise> Krótko się nie da, ale jak ich, jak ich poznałem. Słuchajcie, yy, chronologicznie ustawiając te spotkania najpierw poznałem tylko tego nie pamiętam yy, smoka Tomka Smokowskiego bo wyobraźcie sobie że chodziliśmy do jednego liceum na Saskiej Kępie czwarte liceum ogólnokształcące yy, właśnie to było nasze liceum na Saskiej Kępie imienia Adama Mickiewicza tylko ja chodziłem do humanistycznej, Smok chodził do matwizu. Wiecie, ci z matwizu no to oni jacyś tacy dziwni, no i tak dalej. My, human, i tak dalej. Nie, nie było jakichś. Graliśmy w piłkę, oczywiście, przeciwko sobie, ale nie pamiętam w ogóle Smoka, bo on. Po pierwszym semestrze pojechał do Francji i już do końca tam po studiach chyba z tej Francji e, wrócił. Za to jak już wrócił i jak się usiłował przebijać do, e, do dziennikarstwa, to pamiętam z nim tylko dwie rzeczy, bo gdzieś tam się spotykaliśmy na, e, na meczu, nawet nie wiedząc, że chodziliśmy do jednego e, liceum i pamiętam, e, znaczy w ogóle on jest przykładem, słuchajcie dla Was, gdyby ktoś, zresztą do jakiej pracy wymarzonej nie chcecie się dostać, wyrzucają was z drzwiami, wpychajcie się oknem, tak robił smok. Jego nie przyjęli do kanału plus, którego stał się legendą później, tak? On tam wysłał jakieś swoje CV w trzech językach: angielski, francuski Yy, polski, prawda, może nawet jeszcze rosyjski, nie wiem, i oddzwonili po dwóch tygodniach, on dzwoni, tam go połączyli do redakcji sportowej, powiedzieli, nie, już nabór zrobiony, nie potrzebujemy nikogo więcej, on mówi, o nie, to, o ja chcę to na piśmie i dzwonił i tak dalej, i w końcu tam go przyłączali aż do Basałaja, Janusza Basałaja, dzisiaj dyrektora komunikacji PZPN-u, ale też twórcy redakcji sportowej Kano Plus. i on jak zobaczył, jakoś tak ujęło go ta desperacja, ta ten ciąg, żeby tym dziennikarzem zostać smoka i dał mu szansę, a potem, to już wiecie, jak to się skończyło, ja pamiętam, że on o tym opowiadał, ale też pamiętam, że był w trakcie, walcząc o ten Kanał Plus, był na stażu w redakcji Polskiego Radia i tam, słuchajcie, i pamiętam, że mnie to bulwersowało, bo ja byłem wtedy na stażu w Gazecie Wyborczej i u mnie jednak były zupełnie inne stosunki, a jego tam starsi koledzy radiowcy, Polskie Radio, słuchajcie, no, co to dużo mówić, wysyłali młodego po flaszkę, tak? I to uznane nazwiska radiowe, których nie, nie, nie przytoczę tutaj, ponieważ cały czas jeszcze funkcjonują w zawodzie, i to młodemu kazali iść po flaszkę, ale też on to tą flaszkę, co jeszcze bardziej bulwersujące, miał kupować za własną kasę. Tak, i, i, i pamiętam, że mówił, że jakaś tam sekretarka działu y, tego, te, tej redakcji sportowej mówiła: Nie, nam słuchaj, słuchaj, Tomek, masz tutaj, tutaj, so, idź i, i kupił. I, I on skakał i przynosił dwie flaszki, oczywiście nie dawali mu nic do, do roboty. U mnie, w mojej redakcji nie było w ogóle takich stosunków, bo były, byli sami młodzi ludzie, wszyscy byliśmy równi wiekiem, prawie że równi starzem, no bo ta gazeta dopiero powstała. Ja tam trafiłem w 1994 roku i jeśli chodzi o flaszki, to była tylko jedna zasada: że jak ktoś gdzieś wyjeżdża za granicę, to obowiązkowo musi przywieźć dla działu flaszkę, którą żeśmy później wspólnie oglądając jakiś meczyk, prawda, się raczyli tym trunkiem, więc zawsze każdy przywoził jakiś. Odjechane tam, mmm, czyli skacze z Duty Free, ale jakieś tam z wężem w środku, z owadami, jakieś tam przeróżne takie yy, wynalazki, ale liczyło się to potem celebrowanie wspólnie tam po, po, po jakimś naparsteczku, no bo jedna flaszeczka z takich, yy, z takich delegacji. No, to były czasy, kiedy wyjechać za granicę, wjeżdżało się za granicę, każdy dostawał tam, powiedzmy, na dzisiejsze tam 40 euro na dzień, wiadomo, że się brało pod Wawelską z Polski yy, i tak dalej, I się przeoszczędzało na tych dietach i potem można było zaszaleć, ale trzeba było pamiętać, żeby dla redakcji, dla kolegów kupić flaszeczkę. To Początek, z, 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 jak spoznałem Smoka, no to gdzieś na meczu to musiał być jakiś 94-5 rok. Początek redakcji re, y, kanału, plus wcześniej w liceum. Potem w kolejności chyba poznałem Darka Szpakowskiego. I to też muszę Wam opowiedzieć, bo pokazuje wielkość Szpaka. Otóż ja oczywiście znałem Szpaka. Jak wy, tak? Jego głos i tak dalej. Nigdy go z bliska nie widziałem na oczy. I w 1996 rok pojechałem na Mistrzostwa jako korespondent Gazety Wyborczej na Mistrzostwa Europy w Anglii. Euro 96. It's coming home. It's coming football coming home. No w ogóle cudowny turniej. Mój pierwszy, więc taki dziewiczy. Oczywiście też pojechałem tylko dlatego, że mam Ciocie blondynie do dzisiaj i mogłem u niej mieszkać, więc mieszkałem za darmo, nie trzeba było wydać na hotel, jakby stołowałem się też u niej i byłem akredytowany, miałem akredytację tylko na stadion Wembley, więc siedziałem właśnie cały dzień, no bo tam nie, nie było internetu jeszcze, ale tam, no nie wiem, były jakieś tam y, możliwości komunikacji, no więc siedziałem generalnie całymi dniami w biurze na Wembley, albo miałem mecz na Wembley, albo jeździłem gdzieś tam do, do piłkarzy, na przykład reprezentacji Anglii, udało mi się zrobić, oczywiście w tłumie, ale jednak zawsze stanąć przed obliczem Pola Gascoina na przykład. No i generalnie, i słuchajcie, i w tym biurze prasowym ja sobie siedzę, coś tam piszę. A, piszę na kartce, długopisem, przecież ja nie miałem laptopa? Był wtedy na całą redakcję jeden laptop i zabrał go kolega, który, Darek Wołoski, który objeżdżał całą Anglię, stacjonował w Liverpoolu, jego z kolei zakwarterowano w domu, starców polskich tak w jakimś takim dom, domu opieki I, 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 i po prostu pamiętam jego opowieść, że codziennie rano na śniadaniu przychodziła staruszka i, i, i siadała naprzeciwko niego i tak się w niego wpatrywała i on ja to śniadanie, jak trochę się dziwnie czuł z tym, że no dzień dobry, dzień dobry, no ale to taka, a staruszka tylko tak z uśmiechem na niego patrzyła i on tak co, codziennie jak to trochę tak, no właściwie no, no nie wiadomo o co chodzi, i y, siostra, bo to siostry się opie, opiekowały y, tymi starszymi osobami, powiedziała: A bo ona myśli, że pani jest jej mężem, który tam zmarł w 57 roku, więc zrobiło się jeszcze bardziej creepy. No ale y, on, i on miał tego laptopa, a ja pisałem na kartce w ogóle, co było, wyobrażacie sobie, na był mecz, jak był mecz, to ja równo z gwizdkiem miałem tytuł napisany na kartce, lead i całe story i biegłem z tym do biura prasowego z trybuny na Wembley i wysyłałem faksem. Jedna strona kosztowała funta, więc robiłem tak, żeby się zmieścić na jednej stronie. No i wyobraźcie sobie któregoś dnia, ja tu siedzę, coś tam piszę, czytam prasówka, wypisuję sobie właśnie, bo jakiś mecz na Wembley, więc... No, ja, ja miałem gotowce, tak, no bo tam, powiedzmy, grała, był mecz Anglia-Szkocja, no to z tysiące w ogóle historii. Teraz pytanie, którą z nich zacytować w tekście. A tu nagle, gdzie, gdzie tutaj Michał Pol, ja mówię, tu jestem. Dariusz Szpakowski. Przyszedł i powiedział, młody człowieku, nazywam się Dariusz Szpakowski, ja oczywiście byciałem, wiem, wiem, czytam Twoje korespondencje, bardzo mi się podobają, tu, tu, tu zaczynamy gadać w ogóle. Nagle gwiazda te w telewizji zeszła tutaj do gościa, który właśnie jeszcze takiego trochę starzysty, jeszcze takiego kota, no i tutaj z takimi miłymi słowami, ja mu mówię, no ja niestety nie jeżdżę na inne mecze, bo ja tylko mam akredytację na Wembley, by mnie tam nie wpuścili, mówiąc o tym, że nie mam budżetu, żeby pojechać na tam do tych i no, mówię: Słuchaj, no to my cię zabierzemy, wejdziesz na naszą akrytację na, na mecz z TVP. Wow! Jak? Co? I w ogóle okazało się, że po mnie podjeżdżali po dom, pod dom Darek Szpakowski wynajętym samochodem. Jechaliśmy sobie do Birmingham, jechaliśmy sobie do Sheffield. Zaliczyłem fantastyczne mecze, których inaczej, jest to jeszcze w ogóle yy, z komfortowej trybuny yy, telewizyjnej i jeszcze co dla mnie było szokiem, wyobraźcie sobie, że. Oglądacie mecz, no, oglądacie mecze, a tu obok, no, sły słyszycie komentarz, ale ten komentarz, Darek Szpakowski, siedzi obok. Dla mnie to było tak surrealistyczne e, doświadczenie, że ja w ogóle nie mogłem się skupić na napisaniu tej, tej relacji. No i wyobraźcie sobie, no, jak to każdemu komu komentatorowi, czasami taki Darkowi przydarzają się błędy. I ja go nie winię, bo ja w ogóle podziwiam komentatorów. Ja komentować nigdy nie chciał, nie umiem, z daleka. Ja tu przez 90 minut koncentracja, a jeszcze gra słowem, a trzeba niemalże, aktorstwo i tak dalej, tak dalej. Szanuję komentatorów, ja na ich miejscu bym sadził mnóstwo błędów. To, że tam Darkowi się na przykład pomylił, kiedyś go grillowaną w e, finale e, mundialu w 2014 roku: Argentyna, Niemcy, i on mówił Maradona zamiast Messi. Ale ja wtedy napisałem na Twitterze od... Czepcie się od Darka, bo ten facet... Ilu jest takich na świecie, którzy komentowali finał mundialu z udziałem Maradony i Messiego? Jest Darek Szpakowski i nie wiem na świecie. A tutaj, słuchajcie, no nagle byłem dzięki niemu. W ogóle zobaczyłem fantastyczny mecz. Chyba to było na stadionie Aston Villa w Birmingham. E, chyba, że na Hillsborough w Sheffield. E, Portugalia, Czechy gdzie Karel Poborski strzelił niesamowitego tego gola, lobik taki, w ogóle jeden z najpiękniejszych goli, no i Portugalia sensacyjnie została wyeliminowana, Czesi weszli wtedy chyba do półfinału, czy do finału, już nie pamiętam. No i... I... A ja słyszę, że Darek cały czas komentuje Czechosłowacja. Czechosłowacja, piłkarze Czechosłowacji. No, akurat tak się złożyło, to był 96 rok, kiedy ta Czechosłowacja się rozdzieliła na Czechy i Słowację, Jakoś tam z parę lat temu, wcześniej, więc, więc to jeszcze było świeże. Dzisiaj no, to byłby błąd. Tak? To Franciszek Smuda niedawno mówił o grze ze Związkiem Radzieckim, prawda? Ale wtedy, ale no, ja nie wiedziałem, jak tu Szpakowi w tej mojej podzięce, że za to, co on dla mnie robi, tu, że ja tu w ogóle jestem, no, przecież nie, nie powiem. Czechy, Czechy. No nie powiem, przecież czy nie wetnę w transmisji, nie wiedziałem jak się zachować, więc wziąłem kartkę, napisałem Czechosłowacja i tak przekreśliłem tą Słowację i tak pokazałem Szpakowi i, yy, i właśnie on mi za to bardzo podziękował, także o, tak mogłem mu się zrewanżować, więc czyli Szpaka od 96 roku. Potem w kolejności poznałem Mateusza Borka, o którym oczywiście znałem gdzieś tam wcześniej, ale nie, nie znaliśmy się, wiedziałem po prostu, że ktoś taki jest, on komentował w Eurosporcie, w kanale Plus yy, i jakoś tak jego akcje poszły bardzo w górę w okolicach 2002 roku, kiedy, kiedy Polsat kupił prawa do pokazywania mundialu i ten pierwszy mundial z udziałem Polaków miał być w Polsacie. Ale ja go jeszcze wcześniej, ja go poznałem tak, ja go poznałem w czasach Janusza Wójcika, o którym teraz on ma mnóstwo, on ma mnóstwo anegdot i po prostu co zresztą zazdroszczę Martiemu tylko wiecie, ja jak komuś czegoś zazdroszczę to tak pozytywnie, tak, zazdrościłem Matiemu tych relacji niesamowitych z piłkarzami, że on z nimi był na ty, że on z całą tą kadrą e, wójcika z, z drużyny olimpijskiej, a potem kadrą Engela, on tych chłopaków znał, imprezował z nimi, a więc miał też super newsy, wiadomości, ale też czasami wynosił wynosił, yy, dzięki nim no, miał rzeczy takie z szatni, no, jakich żaden nas z nas dziennikarzy, no, tam ograniczających się do jakiejś rozmówki gdzieś po treningu, przed meczem, po meczu czy coś, no, my na to nie mieliśmy szans. Ja pamiętam, że byłem, był ten słynny mecz Polska-Anglia, dwumecz zresztą, Janusza Wójcika, kadry z, z Anglikami, gdzie w ogóle... No, i, i, ale ja, Bo ja chcę wam powiedzieć, że yy, ja nie miałem takiej pozycji Y, że ja pisałem o kadrze, to było dla, z, dla innych kolegów zarezerwowane, ani o legi na przykład. Robert Błoński był nas takim y, super ekspertem, dzisiaj w przeglądzie sportowym, y, od, od kadry i on był przy kadrze. Ja jakoś się, z racji znajomości języków obcych wyspecjalizowałem się zawsze, taką sobie znalazłem niszę, że ja zawsze jeździłem do rywali reprezentacjów Polski, tak? Żeby zrobić wywiady i tak dalej. Miało to swoje dobre strony, bo na przykład zostałem wysłany yy, yy, do Anglii, o tam, jedź na mecz towarzyski Anglików, rób wywiady z Anglikami i tak dalej, a tutaj oczywiście czołówki były z Polaków przygotowujących przy się do meczu z Anglią, czy też Wszystkich innych meczów. Prawda, jak graliśmy na Euro 2008 z Niemcami, czy na, Eur, na Mundialu w 2006 roku, to ja cały Mundial w 2006 roku byłem przy reprezentacji Niemiec. Na początku bardzo długo y, do meczu z Polską, no to były codziennie wywiady z Niemcami itd. Tak, 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 tak. Zawsze byłem przy y, rywalach. I, i pamiętam, y, może w, i wcześniej poznałem Matiego, ale na pewno, na pewno pamiętam historię jaką Mati nam, nam w gronie dziennikarzy, ja w ogóle się wtedy czułem dopuszczony, bo się, jak mówię, dobrze nie znaliśmy. Mati wyszedł i powiedział, no on biesiadował, był dopuszczony do tego absolutnie ścisłego grona dziennikarzy, Którzy biesiadowali z Januszem Wójcikiem w słynnej zbrojowni w Hotelu Sobieski. Ja tam nigdy nie byłem do dzisiaj nawet, nie wiem, znam to tylko, jako takie miejsce legendarne. Ono w ogóle jawi mi się jaki taki ten, jakiś taka komnata, gdzie król Artur i żołnierze króla Artura, prawda? No to tam Janusz Wójcik mnie nigdy nie zaprosił, bo ja nie pisałem mu o kadrze. Więc po pierwsze, no miał Bezpośrednio od Janusza Wójcika y, newsy, ale też opowiedział, pamiętam, że no, szokująca rzecz, bo ja tu wróciłem: Anglia, w tam, no wiecie, szlachetstwo, y, Wielka Brytania, prawda, królowa, reprezentacja Anglii, a y, no i te, ale jakoś tam poszedłem też na trening reprezentacji Polski, bo najpierw był reprezentacji Polski, potem Anglii. Przed tym meczem w Warszawie na Legii i pamiętam, że Mati nam opowiadał, jaki ma plan Janusz Wójcik na wytrącenie z równowagi Davida Beckhama. Że chodził podczas porannego posiłku i sprawdzał, który, który z piłkarzy ma diastemę, czyli tą przerwę między zębami, i wykrył ją u Tomasza Iwana, tak? I powiedział. No, no sorry, no, ale tak było, tak. Mati wam potwierdzi. To ty w trakcie meczu spluniesz na, na Beckhama, sprowokujesz go, on do ciebie ruszy, a ty wtedy... Pamiętaj, go tam uczył, że everybody, twoją żonę, Wiktorię, prawda, i tak dalej. Miał tak go wy, wy, wytrącić z równowagi, no nie zadziałało. Ale pamiętam, że byłem szokowany, no i też tym, że Mati wie takie rzeczy, więc yy, po prostu od początku, od naszych kontaktów z Matim, on po prostu miał zawsze takie newsy bezpośrednio. Ale wiecie, bo też mi wyjaśnił kiedyś, on po prostu yy, zaczęło się to tak, że jeszcze będąc, miał, mając chyba 16 lat, na jakiejś imprezie trafił yy, z Aleksandrem Kłakiem, bramkarzem naszej olimpijskiej reprezentacji, który grał. W Iglopolu Dębica. Mati, prosty reporter z Dębicy, jak pamiętacie, zanim trafił tutaj. Yy, no i ma ten dzisiejszy status. To, no to po prostu tak zaczynał, że poznał właśnie Aleksandra Kłaka. Przez niego poznał. Piotrka Świerczewskiego, który był chyba z Nowego Sącza i tak dalej i jakby wszedł, no był ich rówieśnikiem młodszy tam o, o te 2-3 lata yy, i dlatego miał z nimi tak świetne relacje to było nie, ja nie, nie znałem innego dziennikarza yy, z takimi relacjami właśnie z zawodnikami bo znał ich od młodzieżówki potem jak oni weszli do dorosłej piłki, no to potem a potem kulminacja, stali się podstawowymi zawodnikami za czasów Engela no i yy, mundial 2 2002-2006 rok to był Mundiale Matiego. To nie było lepiej poinformowanego człowieka w branży o tym, jaka jest, co oni tam naprawdę sądzą o Wójciku, o Engelu, na co stać tą kadrę i tak dalej, tak dalej. A Przemka Rudzkiego, słuchajcie, to poznałem dopiero w 2004 roku, bo wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy się razem w redakcji Nowego Dnia. To była taka gazeta, twór, która... Trzy miesiące powstawała, my z Przemkiem pisaliśmy, tworzyliśmy redakcję sportową tam. Jeszcze był Marcin Harasimowicz, który dzisiaj jest aktorem w Hollywood, ale też yy, korespondentem przeglądu yy, NBA, MLS. Tak nie, nieczęsta jest to yy, sytuacja, że ktoś łączy takie funkcje. Ale e, e, William Martin Harris, czyli Marcin Harasimowicz, akurat tak. Ale wtedy w 2004 roku tworzyliśmy... Nie. Piątym, tak, piątym. To w ogóle była niesamowita redakcja, bo wyobraźcie sobie, malutka, bo tam chyba nas było 4-5 osób w redakcji sportowej. Był jeszcze Paweł Czado z Katowic i Artur Rolak od tenisa z... 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 i innych sportów. i Naszym fotografem był Maciej szczęsny wyobraźcie sobie, bo on jest świetnym fotografem, i yy, 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 to, to jest jego pasja, skończył karierę piłkarza, nie wiedział, co ze sobą zrobić. I słuchajcie, i to było w ogóle to jest na inny vlog, bo myśmy z Maciekiem jeździli na przykład na skoki narciarskie. On ze mną jeździł z Maciem szczęsnym nagle jeździmy do Kusamo. To była historia, bo przeze mnie się spóźniliśmy na samolot. Tak? Więc to jak żeśmy w końcu nam dotarli, to jest na, na inny yy, vlog, bo już. Tu czas nas goni. Powiem tylko, że, że właśnie tam się spotkaliśmy z Przemkiem, tam się zaprzyjaźniliśmy, więc jak w 2013 roku trafiłem do tutaj, do przeglądu sportowego, tak naprawdę do koncernu Rini Axel Springer i moim zadaniem zostało zintegrowanie, stworzenie newsroomu sportowego, który będzie tworzył treści do Onetu, przeglądu sportowego, faktu, to my, to jako szefa, e, tak naprawdę ja miałem e, Miałem tytuł redaktora naczelnego przeglądu sportowego, ale tak naprawdę całą tą robotę naczelnego i, i, i ciężar wydawania odpowiedzialności za dziennik przegląd sportowy wziął na siebie Przemek Rudzki jako mój e, wicenaczelny i była to jedna z dwóch najlepszych zawodowych decyzji, żeby mu to powierzyć e, w. Jakie pod, jak, 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 jak podjąłem yy, w swojej pracy. A, a usiłowałem sobie przypomnieć jakieś anegdoty z przemkiem, yy, ale, ale przypomnieliśmy sobie tylko, przypomniałem sobie niesamowitą historię, jak yy, właśnie tam sobie siedzimy, jakiś mecz Ligi Mistrzów za chwileczkę i wraca Ma, Maciek Szczęsny yy, i mówi: A nie, no bo tutaj z Okęcia, o z Okęcia, odwoziłeś kogoś, tak, syna. Tak, syna. A co, gdzieś poleciał? No tak, bo Wojtek Szczęsny zresztą przychodził do nas do redakcji z bratem Jankiem. Mówi, no odprowadziłem go na samolot do Londynu. O, do Londynu? A co, tam na wycieczkę? Nie, do Arsenalu. Jak to do Arsenalu? No, no Był na testach, no i go Ale Jak to biorą? Do Arsenalu? No tak, no. Będzie tam mieszkał z angielsk angielską rodziną, trenował. Węgier jest nim zachwycony. Ale to... Pracujesz w gazecie, w mediach i co? Nie uznałeś, że to może być interesujące dla mediów? Myślicie, że to ciekawe? Nie, nie, nie. Nie, no w ogóle zszokował nas tym, ale potem opowiedział zresztą w wywiadzie, jakimś i tak dalej, że, on, że to była dla niego taka trauma: rozstanie z, z, z 15-latkiem, 16-latkiem, wtedy 15-latkiem jeszcze, że po prostu po, po tym jak. Ten już tam przeszedł granicę, poszedł wsiadł do samolotu, poleciał. To Maciek wyszedł z Okęcia, usiadł na krawężniku i długo płakał nad tym, nad tym ee, rozstaniem. Więc jakby nie miał poczucia, że to lecę do redakcji, dam chłopakom news. Ale nas to tak zdetonowało, że on w ogóle, no tu epokowa, epokowy moment się zdarzył w, w ich życiu, a on nie chciał się tym z nami e, podzielić. Martyna04 pyta, kiedy. Jak poznał Pan Matiego Borka, Tomka Smokowskiego, to już mówiłem, ale Romka Kołtonia. I skoro tak, czy to prawda, że chodził Pan do jednego Licem z Tomkiem Smokowskim, to już też opowiedziałem? Prawda. Ale dowiedziałem się o tym po latach dopiero, że do jednego. Yy, czy woli Pan oglądać rozrywki klubowe czy reprezentacyjne? Klubowe, ale oczywiście, jak, jak gra, takie eliminacje jak teraz, to już w ogóle nie lubię oglądać. To są w ogóle yy, pato eliminacje. Yy, tak słabe, że, yy, że po prostu czekam już z, z, z wytchnieniem do ćwierć finałów Euro 2020. Generalnie lubię mundiale i Mistrzostwa Europy. Ale najbardziej lubię The Champions. Zresztą ta ostatnia edycja pokazała, że nie ma lepszych e, rozgrywek. Słuchajcie, będziemy mieli mistrzostwa Europy, a gdzie Messi, gdzie Suarez, gdzie Aguero, y, gdzie Kulibali, itd, i, tak dalej, i tak dalej. No więc, ale jeszcze odnosząc się do pytania Martyny, y, o Romka Kołtonia. To też chcę Wam powiedzieć, co prawda już o tym kiedyś opowiadałem, ale może, może są tu też tacy, którzy tego nie znają historii. czy znaczy w ogóle mm, poznałem Romka, wiedziałem kto to jest, on był... Dziennikarzem przeglądu sportowego. My z wyborczej, tak trochę na boku, jakoś, no, my, my dziennik, nie to, że cudziliśmy się lepiej, ale ani oni nas z przeglądu nie traktowali do końca poważnie. Z przeglądu sportowego jakoś tak nie było chemii, nie znałem właściwie, będąc młodym dziennikarzem, kolegów, ale oczywiście wiedziałem, kto to jest Roko. I wyobraźcie sobie, że jeden z pierwszych wywiadów pojechałem do Katowic, był mecz Polska-Austria. Jak mówię, ja zawsze zajmowałem się rywalami Polaków i z Austriaków Toni Polster zrobiłem z nim wywiad i patrzę, a tutaj w lobby hotelu, Katowice siedzi Roman Kołtoń i rozmawia z Toni Polsterem. Więc grzecznie poczekałem, i jak skończyli, to podszedłem, powiedziałem, że ja tu też. Zawsze mówiłem, digryste polnische, Zeitung, czyli z największego polskiego dziennika, bo tak wtedy było. Jak ja tam byłem, to Gazeta wyborcza była największym polskim dziennikiem. Odszedłem, to dzisiaj jest na trzecim miejscu, ale za to ma bardzo dużo subskrypcji cyfrowych. I Roman, co mnie bardzo zdeprymowało, został i przysłuchiwał się a ja. No, niemiecki, myślę, że Romek dużo lepiej. On był korespondentem Kikera, więc ja tutaj, no, ja z liceum, ja w liceum miałem niemiecki. Siedem godzin w tygodniu, wprawdzie, no, ale yy, więc tutaj trochę się wstydziłem. Tu starszy, uznany kolega, ale właśnie jakoś tam po, po wszystkim mnie tam poklepał, jakby zaaprobował naszą yy, rozmowę. Ale no, i tam potem się mijaliśmy gdzieś i tak dalej. I w 1998 roku z Romkiem, wyobraźcie sobie, byliśmy razem na mundialu w... we Francji. Cudowny mundial, mój pierwszy, ale w ogóle do dzisiaj uważam, że niezależnie od tego, bo byłem jeszcze na tych wszystkich późniejszych, ale cudowne, cudowne mecze niezapomniane i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że yy, no, każda, każda, wtedy łatwiej i większy był dostęp do zawodników tych cudzoziemskich gwiazd niż dzisiaj, ale też każdą okazję wykorzystywaliśmy i Internet już był, ale w, w biurze prasowym działał tak zwany intranet, taki tylko dla tych w biurze. Tam mogliśmy na przykład sprawdzić, y, gdzie jest jaki trening, jaki event itd., itd. I wyczailiśmy z Romkiem, że w Paryżu, bo byliśmy na, y, w biurze prasowym na Stade France czy gdzieś tam, że w centrum tam La Défense, w tej nowoczesnej dzielnicy, był taki park Nike. I właśnie wiadomo, Adidas, Nike zawsze swoje drużyny które grały w ich koszulkach, jakieś robiły fajne eventy, można było zrobić wywiad i tu właśnie było dla dziennikarzy wywiad z każdym piłkarzem reprezentacji Nigerii i mówimy o jedziemy, tak, chodźcie tutaj, choć i jakoś tak się stało, że razem metrem pojechaliśmy mm. i mówię, mówimy do Romka, choć zrobimy z jj okoczą, no bo ty znasz niemiecki, ja znam niemiecki, choć we dwójkę złapiemy JJ-a, no bo Eintracht Frankfurt, dwie, w ogóle jeden z najlepszych piłkarzy afrykańskich w historii. JJ Erudyta, fajnie pogadaliśmy, zrobiliśmy tutaj o aspiracjach Nigerii. No i mówimy do JJ JJ, weź pomóż i pokaż, który tu jest Jero Szekpoker, bo to był piłkarz yy, z polskiej ligi. Jedyny na całym mundialu z Zagłębia lubin, ale to były czasy, kiedy nie było jeszcze Google'a, nawet nie był założony, nie, było, nie można sobie było wy, wygooglać, jak on wygląda. Po prostu wiedzieliśmy, że w reprezentacji Nigerii jest gość, który tam w sezonie zagrał 14 meczów w, w naszej ekstraklasie, wtedy w pierwszej lidze. Jest jedynym przedstawicielem, fajnie będzie z nim pogadać. Ale nie wiedzieliśmy, jak on wygląda, więc do JJ'a. A JJ mówi: no pewnie, nie ma sprawy. No i zawołał takiego niedużego gościa, mówi, chodź no tu, panowie tutaj, e, from, no bo w Nigerii po, po angielsku ze sobą gadali, e, from Poland, tutaj z tobą chcą zrobić wywiad, no i gość karnie stanął, no bo JJ, lider, kazał, no to on stanął. No i my mówimy do niego, już, już po angielsku robiliśmy, więc mówimy, że we are from Poland, you are, jesteś jedynym przedstawicielem z naszej ligi tutaj na całym mundialu, on tak patrzy, mówi, jak to, mm, na pewno jest tu więcej piłkarzy, mówimy, nie, jesteś jedynym, wiesz mi, no nasza liga nie jest najmocniejsza, on mówi, no ale przecież wasza reprezentacja, to w waszej reprezentacji nie gra nikt y, z, z naszej ligi, a ja, my mówimy, nie no, stary, nasza reprezentacja to ostatni raz na mundialu grała w 86 roku w Meksyku, no nie ma nas tutaj, on mówi, jak to, jak to nie ma, jesteście, mówimy, no. Chyba wiemy lepiej, czy jesteśmy, no ale nieważne, powiedz, powiedz, czy yy, jak to się w ogóle stało, że Ciebie wzięli? No, no nie, no, jestem czołowym zawodnikiem, no ale czy liczysz, że tu zagrasz chociaż minutę na tym Mundialu? Nie, no, ty, tu gwiazdy Nigeria, ty, no jednak z, 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 z naszej ligi, a on mówi, nie, no, mam, mam, mam. mam, mam. Mam nadzieję, że będę grał w każdym meczu 90 minut. Myślę sobie, to bezczelny po prostu, co za pewność siebie. A tam sprawdziliśmy, że zagrał tam paręnaście minut, wszedł w jakimś jednym meczu towarzyskim wcześniej. No ale dobra, mówimy, no, dobra, no, będziesz grał, ale no, czy traktujesz ten mundial jako taką promocję, prawda, żeby znaleźć sobie lepszy klub, lepszą ligę? On mówi, nie, nie mam za... Dlaczego miałbym szukać? Jest mi dobrze... Zagłębił Lubin, z, całym, z całym szacunkiem. No, no, nie, no, chcesz się chyba wypromować, tak? No, on nie. Yy, no i tak dalej, i tak dalej. Taka długa rozmowa, wiesz, tak. On tak się cofa do tego autobusu, my tak za nim postępujemy, tak myślimy sobie, wariat, coś w ogóle. Nie klei się ta rozmowa. I w końcu, jak tam jak, yy, jak jakoś tam powiedzieliśmy, no, ale, no ale nie chcesz gdzieś, gdzieś, coś, coś. On mówi, Dlaczego myślicie, że ja chcę odejść z Ajaxu? A Ajax to najlepszy klub. Jest mi tam dobrze Z Ajaxu, jak to z Ajaxu. I okazało się, że po pierwsze JJ Okocza najprawdopodobniej albo nas wkręcił, albo nie skumał, że we are from Poland, Oland, Oland, prawda? Może pomyślał, że my Holendrzy i dał nam gościa z naszej ligi Oland z Holenderskiej. No to dał. Tianiego Babangide za jaksu, tak? I ten Tiani słucha, no przecież reprezentacja Holandii gra, co ci goście w ogóle, co to za jesteś jacyś, jacyś wariaci, tak? Mówią, że Holandia nie gra, nie ma tu, o, ja jestem jedynym z, na, z Ligi Holenderskiej w ogóle i tak, i tak dalej, i tak dalej. No więc zobaczcie, że jedna z największych takich piłkarskich wpadek to ramię w ramię z Romkiem. Taka jest prawda mundialu w, w 98 roku, taka zabawna Kroto chwila nam się yy, przydarzyła. A propos Romka, nawet nie doszedłem do połowy pytań, jakie zadaliście, jest ich jeszcze mnóstwo, co oznacza, że będzie druga część, a może i nawet trzecia, zobaczymy. Na pewno będzie druga część, gdzie kolejne pytania, yy, bo słuchajcie, no nie no na przykład pytacie o Pawła Zarzecznego. O Pawle Zarzecznym no nie da się w mniej niż pół godziny yy, opowiedzieć. Najpiękniejszy mecz, jaki obejrzałem, komu w młodości kibicowałem. Yy, in, o, Weronika Wrońska pyta: Jaka była największa moja wpadka yy, komentatorska, telewizyjna, największa okazja zawodowa, która przeszła koło nosa? Dobre, dobre pytania, więc na dzisiaj już kończę, a zakończę pytaniem Herska Onera. Hersk's Honor pyta: Czy strzeliłbyś kielicha z fanem na mieście, gdyby ten ci zaproponował Spotykając się w sobotni wieczór gdzieś na chodniku. Oczywiście, że tak, to znaczy uzależniam to jeszcze od trunku, jaki by zaproponował, no bo tu często rzucacie na przykład hasłem, że denaturat, nawet jeśli przecedzony przez chlebek, no to nie, wybaczcie. To już nie ta wątroba swoje przeszła w życiu, no nie, no, ale nie wykluczam, że jakiegoś wspólnego piwka czy, czy winka, czemu nie. Słuchajcie, czy na chodniku, czy na bulwarach nad Wisłą, bo w ogóle jak mnie tam ktoś zobaczy z Was. Dajcie sygnał. Przybijemy hmm, piątkę. Dlaczego nie mielibyśmy się wspólnie napić? A jako, że przed nami sobota wieczór, to życzę Wam szampańskiej y, zabawy, ale nie odchodźcie daleko od YouTube'a, bo przecież w niedzielę nasi grają, nasi, nasze orły U21 na Mistrzostwach Europy. Trzeba będzie to skomentować. A w... W drodze już myślę o kolejnych, yy, kolejnych yy, Q&A, bo pytań, jak mówię, zobaczcie, zobaczcie, to wszystko są wasze, wasze pytania i nie zawaham się na nie odpowiedzieć. Póki co dzięki za wszystkie łapki w górę, jeśli uważacie, że ten Q&A na nie zasługuje, no i oczywiście na suby, bo takie historie będą się przecież jeszcze pojawiać na tym kanale cały czas. Do zobaczenia! kohani